Odcinek dostępny jest również na platformie Spotify. Mimo współczesnych, zaawansowanych technik kryminalistycznych i wiedzy kryminologicznej, wciąż mamy do czynienia z zaginięciami bez śladu, bez poszlak, bez świadków, gdzie większość hipotez szybko upada. Czasami zdarza się, że są faktycznie ci świadkowie, którzy nie chcą po prostu podzielić się wiedzą z policją. Czasem trzymają to w sobie aż do śmierci, a czasami wiedzeni poczuciem winy sami z siebie się otwierają po latach, co niestety jest chyba jednym z największych utrudnień, jakie mogą być w śledztwach. Często dzieje się to też po prostu przez strach przed zemstą, przed wymierzeniem sprawiedliwości przez samego sprawcę. Niestety potrafi to skutecznie uciszyć osoby, które coś słyszały lub o czymś wiedziały. Żyjemy również w dobie bardzo rozwiniętych mediów społecznościowych, gdzie udostępnienie informacji o zaginionym to jedno kliknięcie, które rozchodzi się nie tylko po całej Polsce, ale często Europie i innych kontynentach. Mimo tego pewnych osób dalej nie można odnaleźć, choć minęły już lata. Można brać pod uwagę sytuację, gdy następuje dobrowolne oddalenie się od miejsca zamieszkania, gdy dana osoba celowo nie chce być znaleziona, więc wręcz sama z siebie utrudnia te poszukiwania. Lub po prostu kontaktuje się w pewnym momencie z rodziną, mówiąc wprost, że nie chce utrzymywać z nimi żadnej relacji. To tak słowem wstępu, ale w przypadku, o którym dzisiaj opowiem, szansa takiego oddalenia się jest praktycznie zerowa. A miasto dopada blady strach po tym wydarzeniu. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Rzeka Tajemnic. Mateusz Kozak to mieszkaniec Brwinowa w województwie mazowieckim, 25 km od Warszawy. Miasto to liczy około 13,5 tysiąca mieszkańców. Mieszka on z mamą Barbarą, bratem Bartoszem i babcią. W środowisku szkolnym ma on opinię małego chuligana, rozrabiaki. Ma też mnóstwo przyjaciół, z którymi chętnie spędza czas po szkole. Nie jest typem domatora, ale jego częste wybryki odbijają się też na ocenach, więc był on z nauką trochę na bakier. Mimo tego był dobrym synem, bratem i wnuczkiem, a ich wspólne relacje były ciepłe i bliskie. Dzień, który przewraca całe życie rodziny Kozaków do góry nogami, to sobota, 16 października 2010 roku. Mateusz ma wtedy 14 lat. Tego dnia Barbara po godzinie 17 krzątała się po kuchni, kiedy syn poprosił ją, by dała mu znać, gdy będzie godzina 18:15. Chciał on wyjść z domu. Przed opuszczeniem mieszkania poinformował on mamę, że wróci za około godzinę. Miał być umówiony z 2 lata starszym kolegą. Klucze i telefon do domu zostawił w mieszkaniu. Wyruszył on swoim charakterystycznym ciemnozielonym rowerem z żółtymi elementami i charakterystycznymi naklejkami na ramię i jeździł on przez kilkanaście minut w pobliżu bloku, w którym mieszkał. Następnie spotkał on się z kolegą, a około godziny 20 udali się oni do pobliskiego sklepu spożywczego. Zostali oni zarejestrowani przez monitoring znajdujący się przed wejściem do dyskontu około godziny 20. Ujęcia z kamery przedstawiam wam teraz na ekranie. Mateusz zakupił tam batonika i napój, ale sprzedawczyni w późniejszych zeznaniach zwróciła uwagę na jego nietypowe zachowanie. Cytując. Był bardzo zdenerwowany. Obserwował, czy go obserwujemy, czy jakby ktoś go obserwował. Tak wnioskowałam. Nie spodziewaliśmy się, że na drugi dzień będzie poszukiwany. Chłopcy po wyjściu ze sklepu mieli się rozstać około 400 metrów od wspomnianego monitoringu. Mateusz poprosił wtedy kolegę o 2 papierosy, które dostał, a następnie oddalił się w stronę ulicy Grudowskiej. Jego kolega zrelacjonował, że gdy Mateusz zaczął odjeżdżać na rowerze, podjechało do niego 4 mężczyzn w białym samochodzie Opel Astra Kombi i mieli oni zaczepiać Mateusza. Natomiast on miał wulgarnie odkrzyknąć, żeby zostawili go w spokoju. Następnie starał się odjechać jak najdalej od auta. Samochód początkowo miał zawrócić, ale następnie kierowca wraz z pasażerami znowu zaczęli jechać w jego kierunku. Zdarzenie to miało mieć miejsce około godziny 21. Okazało się również, że inny znajomy Mateusza
właśnie w okolicy 21 widział identyczną sytuację przez okno swojego mieszkania. Mateusza miało śledzić białe auto, a gdy zaczepiony był przez jednego z pasażerów, odkrzyknął im w łacinie podwórkowej, żeby po prostu się od niego odczepili. Ten znajomy również jest pewny, że auto dalej pojechało za nim. To był ostatni moment, gdy kiedykolwiek go widziano. W wywiadzie dla programu Interwencja na kanale Polsat mama Barbara wyznaje, że tamtego dnia przypomniała sobie, że Mateusz poinformował ją jakiś czas temu o imprezie urodzinowej kolegi, która miała odbyć się za 2 tygodnie. Pomyślała wówczas, że może synowi pomyliły się daty i dlatego też chłopak się spóźniał. Niestety nie pojawił się on aż do rana. Właśnie wtedy Barbara udała się natychmiast na posterunek policji, by zgłosić zaginięcie syna. Od razu wszczęto poszukiwania. W ciągu następnych kilku tygodni policjanci z Brwinowa i Komendy Powiatowej w Pruszkowie przesłuchali kilkudziesięciu świadków, w tym rodziny i znajomych. Badano okolice i sprawdzali, jakie mogły być okoliczności zaginięcia. Do poszukiwań włączyła się też Straż Miejska i Straż Pożarna oraz kilka oddziałów prewencyjnych. Sprawdzano tereny podmokłe, zbiorniki wodne, lasy i pustostany, szlaki kolejowe oraz komunikowano się ze szpitalami, pytając, czy nie został przyjęty do nich pacjent odpowiadający opisowi Mateusza. Okolice Brwinowa to także tereny dawnych PGR-ów, więc dawne zakłady i silosy również zostały dokładnie sprawdzone. Do poszukiwań zaangażowano też psy tropiące, płetwonurków oraz śmigłowiec wyposażony w kamerę termowizyjną. Mimo to nie udało się odnaleźć nawet roweru chłopca. Tezą, która szybko upadła, było porwanie Mateusza dla okupu. Nie pochodził on z zamożnej rodziny, a z Barbarą nikt nie kontaktował się w sprawie okupu. W krótkim czasie założono jednak hipotezę, że chłopak mógł zostać zamordowany lub przypadkowo potrącony. Sprawdzono w tym wypadku tereny przydrożne i rowy w Brwinowie i jego okolicach. W poszukiwania zaangażowali się również uczniowie z zespołu szkół nr 1 w Brwinowie, gdzie Mateusz uczęszczał. Rozwieszono plakaty z jego wizerunkiem na terenie sołectw gminy, a także w Milanówku i Grodzisku Mazowieckim. Sprawa zaginięcia została również nagłośniona w mediach, jednak na apel nie odpowiedziała ani jedna osoba. Nie było żadnych poszlak ani świadków. Niestety, Mateusz ulotnił się jak kamfora. Śledztwo zostało umorzone pod koniec grudnia 2012 roku. W roku 2017 sprawa odżyła poprzez działanie Marka Szwedowskiego, podającego się jako medium i jako ekspert do spraw technik paranormalnych. Znany jest on z rozmów z zaginionymi, których twarze nagle mu się objawiają. Taka sytuacja miała mieć miejsce 20 lipca 2017 roku. Szwedowski miał nagle poczuć się obserwowany i po chwili miał ujrzeć samego Mateusza, którego pierwsze słowa brzmiały: „Znajdź mnie, nazywam się Mateusz Kozak”. Szwedowski od razu zabrał się do zbierania informacji na temat zaginionego. W wizjach chłopak miał opowiadać o sobie, jaki był za życia, że był trochę rozrabiaką, trochę łobuziakiem. I 16 października 2010 roku miał być dla niego dniem nauczki, gdyż był on coś winien pewnym ludziom. Mieli to być mężczyźni, których dobrze znał, a oni pod pretekstem rozmowy mieli go zabrać do auta wraz z jego rowerem. Następnie mieli oni Mateusza wywieźć i pobić go ze skutkiem śmiertelnym. Zacierając ślady, mieli wybrać miejsce, którego by się nikt nie mógł domyśleć. Wskazał on, że ciało Mateusza ma znajdować się w silosie wypełnionym wodą na terenie jednego z dawnych PGR-ów w okolicy Brwinowa. W 2017 te budowle były już zburzone. Na starych mapach Google można zobaczyć zarys 3 kręgów na terenie dawnych silosów i to tam Marek Szwedowski wraz z Fundacją na Tropie wyznaczyli miejsce, od którego powinny zacząć się poszukiwania. Skontaktowali się oni wtedy z lokalną policją. Z informacji, które posiadam, wynika, że do przeczesywania terenów nie doszło. Szwedowski nie miał kontaktu z rodziną Mateusza. Nawiązał natomiast kontakt z Fundacją Itaka, by przekazać informacje, które on zdobył. Itaka nie wyraziła zgody na współpracę, a także odmówiła przekazania jasnowidzowi kontaktu do rodziny Kozaków.
Jego poszukiwania nie przyniosły i nie przynoszą skutku, więc nic obecnie z działań Szwedowskiego nie wynikło. Jako ciekawostkę dodam, że podczas wizji i rzekomej rozmowy z Mateuszem miał on również podać rysopis sprawców z 2010 roku. Miało być ich trzech. Przypominam, że według zeznań świadka, który widział auto na żywo, miało znajdować się w nim czterech mężczyzn. Pierwszy sprawca miał być wysoki i szczupły, z widocznymi krostami na twarzy. Chłopak w wieku około 20 lat. Miał chodzić w dziwny sposób, unosząc pięty do góry i chodząc bardziej na palcach. Chłopak o spojrzeniu błędnym, bez wyrazu. Ubrany miał być w szare spodnie i niebieską bluzę. Posiada widoczne braki w uzębieniu. Drugi sprawca miał być niski i tęgi, o rudych włosach, z twarzą piegowatą i pucułowatą. Bardzo agresywny. Ubrany miał być w koszulkę polo, w kratę, dżinsy i białe adidasy, a także posiadać gruby łańcuch na szyi. Trzeci napastnik miał być dobrze zbudowany, w wieku około 19 lat, noszący okulary ze względu na dużą wadę wzroku. Ogolone na łyso, z dużym prawdopodobieństwem szatyn. Ubrany w szary sweter i szare spodnie. Mowa niewyraźna, sepleni. W roku 2017 Marek Szwedowski był przekonany, że sprawa wkrótce znajdzie swoje zakończenie, a fundacji na tropie udało się nawiązać kontakt z rodziną zaginionego. Od momentu przewidzenia rychłego rozwiązania sprawy minęło 6 lat. W odcinku magazynu kryminalnego 997, nagranym w 2018 roku, możemy dowiedzieć się nowych informacji. Prokurator Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie informuje, że pierwsze trzy litery tablicy rejestracyjnej zostały przez kolegę Mateusza zapamiętane. Były to litery WGM, wskazujące na powiat grodziski. Zaczęto poszukiwać białego Opla Astry Kombi zarejestrowanych na te trzy litery w nadziei, że znajdzie się właściciel auta, które tamtej nocy było widziane. Jednak nie dało to żadnego skutku. Wykluczono wszystkich podejrzanych. Można oczywiście zasugerować, że tablica rejestracyjna była fałszywa, ale w czasie, gdy Mateusz zaginął, nie zgłoszono zaginięcia ani kradzieży rejestracji. W programie można również obejrzeć reinscenizację zdarzeń, które wydarzyły się 16 października 2010 roku. Wskazuje ono na to, że Mateusz mógł mieć do czynienia z dealerami narkotyków. Być może coś zobaczył lub wiedział za dużo. Czy to mogło oznaczać, że chłopak mógł mieć coś wspólnego z handlem narkotykami, czy też mógł wejść w drogę lokalnym dealerom? Tego nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć. Jednak to również zostało sprawdzone. Przesłuchane zostały osoby, które mają związek z grupą przestępczą zajmującą się narkotykami, działającą na terenie Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Byli to m.in. dealerzy. Badania wariografem wybranych członków nie wykazały żadnych anomalii i wskazywały na to, że oni również nie mogli mieć nic do czynienia z zaginięciem chłopaka. Łukasz Łapczyński również poinformował, że mimo tego, że sprawa dalej jest umorzona, to co jakiś czas prokuratorzy wracają do tej sprawy, ale niestety nie ma żadnego progresu. Wracając do programu Interwencja, brat Mateusza, Bartosz, zapytany o to, czy mógł on mieć jakieś problemy, zdecydowanie odpowiedział, że nie. Że poznałby po nim, gdyby coś się działo. Mama wspomina, że syn był typem chłopaka, który nie dał sobie w kaszę dmuchać, więc też nie nadawał się na typ osoby prześladowanej. W 2020 roku zaginięcie Mateusza zostało uznane za tak zwane zaginięcie trwałe. Taka sytuacja ma miejsce, gdy minie 10 lat od zniknięcia osoby. Wtedy policja oficjalnie może zakończyć poszukiwania i odłożyć akta do kolekcji spraw nierozwiązanych. Funkcjonariusze jednak deklarują, że w tym przypadku nie przestaną pracować nad zaginięciem, dopóki nie wyjaśnią, co się stało z chłopcem. Nawet gdyby śledztwo miało trwać znacznie dłużej. W klasie szkolnej, w której Mateusz miał zajęcia, jego ławka zawsze jest wolna. Ma to w sobie dużą symbolikę. Nauczyciel wspomina go jako dobrego i towarzyskiego chłopaka. Wciąż liczy na to, że jego uczeń odnajdzie się kiedyś żywy.
Mama Mateusza dodaje, że gdy jej syn zaginął, jej życie się skończyło. Że żyje, bo musi, ale jest to pustka. Ja z całego serca życzę rodzinie Mateusza, by w końcu doszło do przełomu w sprawie, żeby mogli oni chociaż dowiedzieć się, co się stało. Wciąż nie mamy dowodów na śmierć chłopaka. Może w tym przypadku stanie się cud i uda odnaleźć jego całego i zdrowego? Nadzieję trzeba mieć do końca. Utworzono również portret progresji wiekowej Mateusza. Być może żyje gdzieś i komuś uda się go rozpoznać. Jeśli tak jest, Mateusz w tym roku skończy 27 lat. Możecie go w tym momencie zobaczyć na ekranie. Chciałabym tu przekazać moje szczere wyrazy wsparcia rodzinie i po cichu liczę, że i w tym przypadku Archiwum X zdecyduje się otworzyć ponownie akta i osiągnie kolejny sukces. Tego szczerze życzę. Jeśli ktoś ze słuchaczy mieszka w Brwinowie bądź zna kogoś, kto mieszka w tych okolicach i może posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat tego zaginięcia, może to być jakaś rodzinna anegdota. Proszony jest o skontaktowanie się z policją standardowo pod numerem 997. Jeśli dotrwaliście do końca odcinka, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Cieszę się, że niektórzy chcą zostać na dłużej. Ja ze swojej strony, jak zawsze, obiecuję ciągłą pracę nad jakością podcastu i oczywiście cieszę się, że jesteście. Podcast ma również swoje konto na Instagramie, nazwa to Rzeka Tajemnic, bez żadnych przerywników. Link wkleję również w opisie nagrania. Tam będzie można poznać podcast bardziej od kuchni. Dopiero zaczęłam, ale konto będzie się powoli rozwijać. Kochani, to już wszystko, co mam na dzisiaj dla Was. Wiem, że ta sprawa jest troszkę krótsza, ale niestety postarałam się zebrać tyle informacji, ile mogłam. Ja życzę Wam dobrego dnia, dobrego długiego weekendu. Odpocznijcie i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.